Siema, Lotar z tej strony. Dzisiaj zaczynamy serię poradników na temat pozycjonowania, który jest bardzo rozległym tematem, jeśli chodzi o TFT, no więc będziemy do niego wracać. Dzisiaj pierwsza część. Chciałem tylko wam zaznaczyć, zanim zaczniecie oglądać, że pozycjonowanie jest zależne od mety, własnych doświadczeń i playstylu, więc niekoniecznie to, co wam dzisiaj tutaj przedstawię, będzie wam odpowiadać, ale mam nadzieję, że chociaż czegoś ciekawego dowiecie się z następującego tutoriala. Pierwszą najważniejszą rzeczą, jaką trzeba będzie uświadomić sobie grając w TFT, jest podstawowa budowa planszy. To jest rzecz, która przychodzi naturalnie dla większości graczy, ale nawet jeśli ktoś jest zaawansowany w TFT, to niekoniecznie rozumie te niuanse, z których korzysta. Więc pogadajmy o tych bazowych rzeczach. Po pierwsze, plansza jest zbudowana w odbiciu lustrzanym. To znaczy, że środkowy rząd jest wysunięty po naszej lewej stronie, a u przeciwnika po naszej prawej stronie. Jest oczywiście tak samo u niego. Co jest ważne, z racji tego, że pierwsze ułożenie na planszy jest zazwyczaj podobne u wszystkich graczy. To znaczy, gracze najczęściej budują sobie swoją formację, wykorzystując swój lewy róg. Więc budują m.in. na przykład coś takiego. I w tym momencie, jeśli gracze budują po lewej stronie swojej planszy, to przeciwnicy pokażą się po prawej stronie. Z racji tego, że jest to lustrzane odbicie. Czyli będzie mieć bardzo duża odległość pomiędzy tymi dwiema armiami. To jest najważniejsza rzecz, z którą możecie sobie zdać sprawę, z racji tego, że polecam już w trakcie early game'u rotować sobie pomiędzy planszami i sprawdzić, jakie ustawienie mają inni przeciwnicy. Z racji tego, że im na przykład więcej mamy wojowników walki wręcz, tym bardziej chcielibyśmy korzystać z prawdopodobieństwa wylosowania przeciwnika, który ma postacie swoje ułożone zaraz przy nas. Dlatego często warto jest przestawić swoje postaci na prawą stronę, jeśli skupiacie się na walce wręcz. Gdyż jeśli większość graczy w waszej grze będzie się ustawiała po swojej lewej stronie, macie większe prawdopodobieństwo wylosowania gracza, przy którym będziecie od razu zaczynali w tej samej startowej linii. Z racji tego, że oczywiście z każdej linii, czy z pierwszej, czy z środkowej, czy z dolnej linii chcemy zaatakować, to musimy przejść daną odległość tego heksa, aby znaleźć się w zasięgu naszego ataku. Nie wszystkie postacie oczywiście mają zasięgowe ataki, dlatego jeśli ktoś jest w walce wręcz, no to najlepiej jakby zaczynał z pierwszej linii, żeby od razu mógł od pierwszej sekundy walki, od gongu, że tak powiem, uderzyć przeciwnika i zdobyć manę. Wygenerować manę, dostać także obrażenia, wygenerować manę, co zbliży go do użycia swojego ultimate'a, czy swojego czaru, jakkolwiek go nazwiemy. Co jest ważne, jeśli postać czasami chcemy, żeby była opóźniona w walce, dlatego na przykład zaczyna w środkowej linii, żeby nie dostała fokusa od przeciwnika w trakcie gry. To jest kolejna rzecz. No ale skupmy się teraz na tym przy bazowym ustawieniu planszy. Jeśli chodzi o pierwszą linię, warto zwrócić uwagę na to, że jeśli zaczynamy walkę w pierwszej linii, to praktycznie postać nie będzie się ruszać, jeśli spotka przeciwnika już przy tym samym heksie. Czyli jeśli na przykład to sobie zrobimy taką pozycję startową. To będzie nasza pozycja startowa. Dosyć dziwna, raczej nie ma sensu przy czterech jednostkach, ale to jest tylko przykład. Ta jednostka tutaj, ona się nie będzie ruszała w trakcie rozpoczęcia rozgrywki. Z racji tego, że już spotkała swojego przeciwnika i zostanie w tym miejscu. Zacznie atakować swojego przeciwnika i dopóki ta postać nie zginie lub ta postać nie zginie, obydwie one będą stały w swoim miejscu. Postać po naszej lewej stronie, która zaczyna rozgrywkę bez żadnego przeciwnika naokoło siebie, zacznie poruszać się w kierunku najbliższego przeciwnika. W tym przypadku przejdzie tutaj. Jeśli ten przeciwnik oczywiście będzie w tym miejscu. Pamiętajmy, że przeciwnik także będzie się ruszał. Czyli jeśli ten przeciwnik zacznie przechodzić w tym kierunku, to nasza postać zacznie prawdopodobnie zrobić taki manewr, że pójdzie tu, a następnie wróci tu i spotkamy się w takim klinczu, gdzie jeśli to była postać atakująca w dal z jakimś łukiem czy jakiś czarodziej, ona będzie fokusowała tą postać z tego, że znajduje od razu przeciwnika w swoim zasięgu, więc ta postać będzie obrywała od trzech postaci. Czyli tak naprawdę dajemy fokusować sobie jedną ze swoich jednostek. I co? To jest też ważna rzecz, żeby zrozumieć, że na planszy są strefy, które są naprawdę niebezpieczne. I to są tak naprawdę ten hex jeden tutaj, tutaj działamy z tego naszego zielonego pionka. I ten heks tutaj. To są skrajne heksy z pierwszej linii, z racji tego, że
postacie przeciwnika, które są zazwyczaj w środkowym i w górnym rogu, a mają atak zasięgowy, czy na przykład te trzy tutaj, zazwyczaj będą fokusowały pierwszego bohatera w zasięgu. I to zazwyczaj będzie bohater, który jest w tym miejscu. A przynajmniej, jeśli może nie ta, to te dwie w rogu i w krawędzi środkowego rzędu zaczną atakować tą jedną postać. Więc jeśli chcemy ustawić tam jedną ze swoją postaci, to albo skupiamy się na tym, żeby ona miała wysokie HP, wysokie armor, żeby mogła wytrzymać aż taki fokus tylu postaci, lub specjalnie rzucamy ją w takie miejsce, żeby dostała jak najwięcej obrażeń, bo na przykład chcemy, żeby użyła swojego ultimate'a wcześniej. To jest na przykład dobre ustawienie dla Szywany, jeśli ma, oczywiście nie zostanie zmrożona lub zastanowana. Na to musimy też zwracać uwagę. Z racji tego, że Szywana po kastowaniu swojego ultimate'a odskakuje od walki i w tym momencie cały ten damage, który został zrobiony przez te postacie, jest przenoszony na kogoś innego, no bo Szywana jest poza walką, zrobiła disengage'a. Ale to już wchodzimy w detale. Jeśli zaczynacie dopiero grać w TFT, czy ogólnie w samo szachy, ważne jest uświadomienie sobie także, że postacie odgrywają różne swoje role. Więc załóżmy, że zielony to będzie tank, czyli tak mniej więcej jak gramy, no nie wiem, no w gry strategiczne, w MMORPG, no jest taka klasyczna struktura teamów, czyli tank, healer, czy jakiś support, assassin na przykład, tak? I potem drugi DPS, flex, tank. I ta postać, oczywiście każdy z nich ma swoją rolę, każdy z nich ma swoje statce, każdy z nich ma swoje jakieś charakterystyki, ale takie bazowe ustawienie, przynajmniej logika tak nakazuje, jest, żeby tank był w pierwszej linii, a support był w drugiej lub trzeciej, a no nasz DPS dealer, który no jest bardzo miękki, nie ma za bardzo armora, no najlepiej, żeby był w trzeciej linii, żeby jak najpóźniej dołączył do walki, ale wybrał sobie najlepszy cel. A no jeśli chodzi o flexa, no to wiadomo, może być gdziekolwiek tak naprawdę. Jak sobie zaczniemy tak uświadamiać, że nasza drużyna jest podzielona tak naprawdę w kategorie, to jest łatwiej sobie nam wtedy uświadomić, w jaki sposób powinniśmy ustawiać ją także. Ale co jest najważniejsze w autoszachach, to, żeby kontrować, w jaki sposób przeciwnicy się ustawiają. I teraz w early game, w mid game i w late game oczywiście są bardzo, bardzo duże różnice pomiędzy tym, jak ustawimy się, na jaką kompozycję, no i oczywiście ilu jest przeciwników, bo im więcej przeciwników, tym mniej rzeczy możemy przewidzieć i wtedy chcemy używać ustawień, które będą bardziej uniwersalne, a im bliżej końca gry, tym bardziej nastawiamy się na pojedynczych graczy, i więc łatwiej będzie kontrować. Skupmy się na razie na early game. Więc w early game jednym z częstych ustawień, które ja bardzo lubię, to jest takie ustawienie w fidget spinnera. Ja to tak nazywam przynajmniej. To znaczy, że chcemy ustawić swoją drużynę w taki sposób, żeby odgrodzić naszego przeciwnika od dostania się do naszego supportu, czy damage dealera jakiegoś zasięgowego, jak na przykład Varus, albo Vayne, czy kogokolwiek innego, który ma, no po prostu ma siedzieć za tankami i zadawać jakieś obrażenia w zasięgu paru heksów. Więc przy takim ustawieniu pamiętajcie, że są asasyni, którzy często skaczą na najdalszy kąt planszy. Więc jeśli ktoś z przeciwników miał na przykład ustawionego swojego asasyna w tym miejscu, to po rozpoczęciu walki on skacze na najbardziej wysuniętą od siebie postać. Czyli skoczy tu, w odbiciu lustrzanym. I w tym momencie, jeśli te postacie, pamiętajcie, że postacie też poruszają się. Zależy się tego, jakie macie postacie, czasami tą postać może przedstawić lepiej w to miejsce, z tego, że jeśli nie ma ona przeciwnika, to zacznie się poruszać w kierunku najbliższego przeciwnika, a asasyn ma jakiś malutki delay. Więc często się może okazać, że w takiej formacji, przy użyciu pewnych postaci, będzie lepiej ustawić ją jednak jeden heks do tyłu, jeśli wiemy, że jest większe prawdopodobieństwo, że będzie więcej asasynów. Ale generalnie lubię zawsze się odgrodzić od tyłu jedną postacią, takim flexem, jak na przykład Kasadinem, który jest częściowo tankiem, częściowo AD carry, jeśli można tak się wyrazić, ale postacią, która spowoduje
no po prostu, że tak powiem, stalemate'a z naszym przeciwnikiem, jeśli chodzi o jego asasyny, szczególnie dobry z Kasadem w tym miejscu, bo ludzie często budują Kazixy w early game'ie, no a Kasadem zje mu manę, więc nawet jeśli zostanie sam versus Kazix, no to w tym momencie nie dostanie sobie obrażeń od Kazixa Ultimate'a za dużych, z racji tego, że jest ze swoim współtowarzyszem obok. Jeden z moich ulubionych formacji dla early game'u, który łatwo później przenieść także na mid game i late game, jest formacja taka dosyć nietypowa w trzecim ostatnim rzędzie. Jak widzicie, mam cztery swoje jednostki ustawione w miejscu, w którym tak naprawdę, no, ma to jakiś sens? No nie bardzo, prawda? A jednak ma. Załóżmy, że dwie jednostki w środku są to dwaj rangerzy z dużym zasięgiem. Dlaczego nie chcę wystawić przednich tanków? Dlatego, że w tym wypadku nasi rangerzy już mają zasięg do przeciwnika. To obojętnie, czy oni są w prawym rogu, w lewym rogu, czy na środku planszy. Ale nasze tanki, jeśli będą wystawione w pierwszej lub drugiej linii, w tym momencie dostaną fokus od przeciwnika już od początku rundy. Ja chcę temu zapobiec poprzez właśnie zmiany pozycjonowania naszych tanków. Czyli w tym momencie, jeśli będą one w ostatniej linii, to znaczą rundę od poruszania się w kierunku przeciwnika. Nasi rangerzy, czy magowie, czy ktokolwiek o dużym zasięgu, zaczną po prostu i skończą grę praktycznie w ostatnim rzędzie, nie dochodząc do przeciwnika. W tym momencie nasze tanki nie dostaną fokusa od pierwszego momentu, tylko zaczną dopiero dochodzić do walki, co także przybliży armię naszego przeciwnika na naszą połowę planszy. W tym momencie wykorzystujemy ten dodatkowy czas na dodatkowe strzały z naszych rangerów, więc dzięki temu tanki wytrzymują dłużej, więcej strzałów strzelamy z naszych rangerów, większa szansa na sprokowanie ich ability, no i ogólnie dzięki temu więcej zadamy DPS. Jest to jeden z moich ulubionych formacji, które często ostatnio wykorzystuję. Mimo tego, że tak naprawdę raz wyszło mi to przypadkiem, mówię, kurczę, ma to sens w sumie. A co najważniejsze, z tej formacji także bardzo ładnie przechodzi się w inne formacje, bardziej rozbudowane o ilość postaci. Tak naprawdę przy pięciu bez problemu można rozbudować to po prostu na całą linię. Dlaczego zostawiam rogi? Z racji tego, że często i dlaczego nie chcę składać w rogach postaci, które są rangerami na przykład, dlatego, że często ludzie grają blitzcrankami. Jeśli widzę chociaż jednego gracza lub dwóch, którzy mają blitzcranki w swoich kompozycjach, tym bardziej wtedy ustawiam sobie tanki lub flexy na skrajach na mojej formacji, żeby to one były celem blitzcranka. A co najważniejsze, też jeśli ma asasynów, no to tym bardziej chciałbym mieć postacie, które są tankowe po skrajnych pozycjach naszej kompozycji. Jeśli już mowa o asasynach, z tej formacji bardzo fajnie także wykorzystuje się asasynów. Załóżmy, że mamy siódmy poziom, siedem postaci, to teraz możemy sobie ustawić naszą formację w taki sposób. I teraz sobie logika nakazywała, żeby asasyni byli w trzecim rzędzie, w ostatnim, a tanki w pierwszym, prawda? No niekoniecznie. Dlatego, że dokładnie tak samo jak z rangerami zachowują się tutaj asasyni. Czyli chcemy jak najwięcej czasu zdobyć, żeby wykorzystać movement naszego przeciwnika. Z racji tego, że jeśli asasyni nie mają pola, na które skoczą za przeciwnika, skoczą na pierwsze wolne pola przy najdalszym przeciwniku. Czyli w tym momencie załóżmy, że bitwa się rozpoczyna w takim miejscu, nasi przeciwnicy się nie ruszają z jakiegoś powodu, to nasi asasyni skoczą po prostu tutaj. Jak łatwo sobie wyobrażacie, nie jest to idealne miejsce dla asasynów, szczególnie na przykład dla Pajka, który zacznie na przykład ultimate'a od tej strony i będzie musiał przeskoczyć później tutaj. No zdecydowanie nie jest to idealne miejsce dla asasyna. Więc co ma na celu ustawienie asasynów w takiej formacji, to to, żeby dać przeciwnikowi czas, aby wyszli do nas. W tym momencie, jeśli cała formacja przeciwnika przesunie się o jednego heksa w dół, zwolni nam to miejsce dla naszych asasynów, którzy przeskoczą na tyły przeciwnika. No i oczywiście dzięki temu wybiorą sobie najlepsze obiekty dla swoich łowów. No z racji, że zapewne, jeśli przeciwnik tego oczywiście nie przewidział, tutaj będziemy mieli jakieś słabe DPS, które za bardzo pancerza ani HP nie mają, więc łatwe cele dla naszych asasynów. Co najważniejsze też, w tym momencie, jeśli mamy asasynów w pierwszej linii,
Pamiętajcie, że asasyni mają na początku rundy malutki delay ze swoim skokiem. Oni zaczynają niewidzialni. Nie mierzyłem, ile to tam trwa milisekund, ale na pewno poniżej jednej sekundy i dopiero później skaczą. W tym momencie także przyblokują postacie, które są za nimi przed ruchem. Czyli w tym momencie, jeśli byśmy bardzo chcieli, to możemy tego jedną postać stąd, jeśli wiemy, że na przykład przeciwnicy zaczynają z prawej strony planszy, z prawej strony w sensie tutaj planszy, możemy go nawet przestawić na lewą stronę, żeby miał jeszcze większą ścieżkę do przejścia. Tylko w tym momencie ustawilibyśmy to w taki sposób. Range DPS na środku, tanki w skrajnych pozycjach i tak naprawdę ten tutaj jest zablokowany przez jeden ruch przeciwnika. Dzięki temu asasyni zrobią sobie miejsce, wskoczą na tył przeciwnika, nasi DPS-i z przodu będą mieli także więcej czasu na strzelanie do pierwszej linii przeciwnika. Nasze tanki zajmą dłużej sobie więcej czasu pójściem do przeciwnika. Czyli idealna sytuacja dla całej naszej kompozycji. Kolejną formację, którą bardzo lubię, to akurat w przypadku sprawdzi się Gunslingerów i Wilda Brawlerów, to tego typu właśnie formacja, czyli taka, nie wiem, jak to nazwać, literka Y, albo mała literka T, czy jedynka, jak chcecie na to nazywać, w prawym rogu, z racji tego, że przeciwnicy zazwyczaj ustawiają się w swoim lewym, więc będziemy mieli formację, która zaczyna blisko przeciwnika. Oczywiście sprawdzajcie swoich przeciwników, jeśli na przykład sześciu z nich jest ustawionych po swojej prawej stronie, a tylko jeden z nich jest po swojej lewej stronie, no to wtedy nie ma najmniejszego sensu, żeby się ustawiać z tej strony. Ale większość graczy ustawia się po swojej lewej. Dzięki temu możemy obstawić swoje szanse w prawym rogu i zacząć walkę już przy przeciwniku. To ma duże znaczenie przy Gunslingerach, z racji tego, że bardzo często zaczyna się z Gravesem, który w tym rogu zazwyczaj zaatakuje największą ilość przeciwników. Z racji tego, że załóżmy, że to jest przykładowa sytuacja z walki. W tym momencie zaczynamy walkę tak naprawdę w bezruchu. Pierwsze rzędy w tej walce już są sklinczowane, już walczą naprzeciwko siebie. Drugi rząd, jeśli u przeciwnika oczywiście, środkowy rząd u przeciwnika, jeśli nie ma ataku zasięgowego, to zacznie obchodzić całą walkę, żeby dostać się w to miejsce. Zapewne będzie miał jakiś tam oczywiście bohaterów z atakiem z daleka, więc może się okazać, że po prostu będzie taki impas, jeśli chodzi o movement. I gra się zacznie w takim momencie, zatnie się w takim momencie do pierwszego zabicia jakiegoś bohatera. W tym momencie Graves także atakuje więcej niż jedno pole. No a oprócz tego mamy specyficzne ułożenie dla naszych innych bohaterów zasięgowych, z racji tego, że jeśli jest na przykład jakaś postać z range'em większym, zasięgiem większym niż 600, no to będzie mogła sobie spokojnie atakować z ostatniego rzędu naszego, z trzeciego, a z tego prawego dolnego rogu, gdzie jest totalnie bezpieczna i nic się jej nie stanie. Tak samo jest to dobre ustawienie dla Wildów i Brawlerów. Załóżmy, że pierwszy rząd to jest Warwick i Rek'Sai na przykład. Rek'Sai dostaje największy fokus w tym prawym górnym rogu, ale odpala swojego ulta i ucieka gdzieś. Nidalee, z tego, że ma zasięg ataku 420, czyli tak naprawdę dwa heksy, zaczyna od razu walkę także z przeciwnikiem w zasięgu. Po transformacji zacznie obiegać walkę i dołączy do tego pierwszego tutaj bohatera, którego znajdzie. Więc tak naprawdę będzie pomagała w walce Rek'Sai na początek, ale jeśli chcecie, to może na przykład zmienić Nidalee na lewą stronę, żeby zaczęła fokus na tym przeciwniku. W tym momencie pomoże pierwszemu bohaterowi po naszej lewej, ale także przejdzie szybciej do Hexa, z którego zaatakuje wręcz i może uda się pokonać w tym momencie tą postać jak najszybciej, jak się da. To by było na tyle z pierwszej części, już niedługo druga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak nie, to napiszcie. Jak się Wam podobało, to też napiszcie. Zostawcie suba, łapka w górę i te inne rzeczy, które youtuberzy mówią zazwyczaj. Ja się na tym nie znam, ale dzięki, że obejrzeliście.